Dzisiaj nagramy windy Lift Projekt na ulicy Kasprzaka w Elblągu. Zaczynamy od pierwszej windy. Tylko wytnę wam, jak ona tutaj będzie jechała. Tak widzimy się już, jak przyjedzie. Już winda dojeżdża. Dobra. Jedziemy na 10. Zamykamy. Już jeździłem tym lift projektami, ale pojedziemy sobie. SN Zakrzewo to nie jest żadna miejscowość, tylko współdzielnia mieszkaniowa. Tutaj mamy panel w miarę ładny. Takie same panele są w niektórych tych windach i w windach w Warszawach. Licznik pięter, lift projekt. Lift projekt spółka ZO, rok produkcji 2019, tak, były tutaj zręby do 2019, niestety zmodernizowane. Jezu, jak zahamowała. Dobrze, jesteśmy na dyszce, a my sobie teraz przejdziemy do drugiej klatki, ale to zrobimy już na cięciu. A teraz jesteśmy na Kasprzaka 2, mamy tutaj taką samą windę, lift projekt. 9 i 10. Dobra, nikogo nie ma. Ta już nie jest przelotowa i jedziemy na poziom 0. Tutaj mamy lustro. Tutaj mamy te całe głośniczki, którymi ta winda mówi. Mamy znowu tablicę, też wyprodukowana w 2019. Tylko jak ja mówię, ta winda nie jest przelotowa. Ponieważ ona nie zjeżdża na poziom minus 1. Zaraz sobie, jak zjedziemy na 0, to pójdziemy do następnej klatki. Której zaczniemy sobie od poziomu minus 1. Dobra, parter. Dobrze. A teraz my sobie pójdziemy do klatki Kasprzaka 3. Teraz jesteśmy na Kasprzaka 3. Mamy tutaj znowu windę lift projekt. I jedziemy na 10. Nie da się ją zjechać na poziom minus 1. Czyli w sąsiedniej klatce będziemy mogli zjechać. Jedziemy. Napiszcie w ogóle, jak wam się podobają te zdjęcia na początku filmu. Czy mam tak robić zawsze? Piętro 6. Aha, dobrze. Nie wnikam. Myślałem, że się popsuła, bo tak nie chciała ruszyć przez chwilę. Ej, macie tutaj bliżej te guziole. Piętro 10. Dobrze. Także my już widzimy się w następnej klatce Kasprzaka 4. Teraz jesteśmy na Kasprzaka 4. I winda stoi nam na piętrze 8. Też nowy lift projekt. Dobrze. Wchodzimy i jedziemy na poziom minus 1. Tutaj macie licznik. Głośniczki, SN Zakrzewo. Macie tutaj nawet panele z językiem Braille'a. Proszę, nawet monitoring. Poziom minus 1.
I proszę, tutaj wygląda, tutaj kiedyś był syf, ale teraz to piętro minus jeden wygląda tak. A my idziemy do następnej klatki Kasprzaka 5, które już nagrywałem. Jesteśmy teraz na Kasprzaka 5. Mamy tutaj taką samą windę. Tutaj już nagrywałem, ale to samo co na Legionów. Skoro robię taki miks windowy, to postanowiłem, że nagram jeszcze raz. No to w kamerze nie patrzcie, ponieważ ona pokazuje, że 48, a tutaj winda pokazuje prawidłową godzinę. On pokazuje godzinę, datę, piętra. No naprawdę, po co jest ten język Braille'a? No w sumie wiem po co. Ale tutaj mamy wiatraczek. Jest dla ozdoby! Jen, naprawdę. Wiatrak jest dla ozdoby, tego jeszcze nie było. Wychodzimy. I teraz idziemy do już ostatniej klatki w tym odcinku. Kasprzaka 6. Teraz już jesteśmy w ostatniej klatce w tym odcinku. Kasprzaka 6. Macie tutaj przycisk do wołania. Dobrze. I jedziemy na poziom minus jeden. Jedno mogę powiedzieć. Zręby były lepsze, ponieważ ja jeździłem tymi zrębami. Ale nie miałem akurat przy sobie kamery. Same lift projekty teraz. Jeszcze się ostały zręby na Kalenkiewicza, ale już są na wymarciu. Trzecie, drugie, pierwsze, zero, piętro minus jeden. Proszę, tutaj jest lustro. Dobra, jeszcze sobie wyjdziemy na zewnątrz. Pokażę wam tutaj bloczek. Tak on wygląda, taka blacha. Ale dobrze, z tego miejsca, z tych miejsc zdawał dla asylacji Mati 08.